Cześć! Gdzie dreptasz? Tak, do ciebie mówię! Chodź na jarmark! Zostań z nami! Dzień dobry, dzień dobry. Pewnie się domyślacie, gdzie jesteśmy. Dzisiejszy vlog jest prosto z Wrocławia. Przyjechaliśmy w przerwie międzyświątecznej odwiedzić jarmark. Także zaczynamy od jarmarku. Zapraszam do oglądania. Zostańcie z nami. Na jarmark. Z premedytacją wybraliśmy okres między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, ponieważ lata poprzednie pokazały nam, że jest tu niesamowity tłum. A my w tym roku jesteśmy z niemowlakiem, więc mamy ze sobą wózek. I liczyliśmy na to, że tych ludzi będzie mniej. Wydaje mi się, że jest mniej i że ta strategia się powiodła, aczkolwiek nie można powiedzieć, że tłumu nie ma. Sonana nam wczoraj pokazała na swoim blogu, że jedna z kamienic ma domalowane okno. Więc chodzimy i szukamy tej kamienicy. Pozdrawiamy rodzin Sonadę. Widzicie, to jest chyba ta kamienica z domalowanym oknem. Tu! Zobaczcie, piernik wrocławski. Nie mieliśmy pojęcia, że Wrocław ma swoje pierniki. Myśleliśmy, że pierniki to tylko w Toruniu. Przeszliśmy sobie teraz na plac solny. Zobaczcie, jaki ładny ten budynek. Taki duży. Pięknie oświetlony. A co to jest? Magiczna kraina czego? Kraina zabaw. Okay. Idziesz, Kuba? Idziemy do bajkowego lasku pooglądać. Scenki z bajek. Jest podziękowanie.
zatrzymał. Mamy panią zimę? Powiedziała pani zimę i zamknęła bramę za dziewczyną. To scenki? Ta dziewczyna wszystko powiedziała, która nie wypowiedziała jeszcze o Pinokio nie widziałam. On szybko wprowadził zamieszanie w całej wsi. Pajacyk miał prawie wszystkie cechy prawdziwego chłopca. Przede wszystkim zdrowy apetyt i całe mnóstwo psot w głowie. Powiedzcie mi, co te gry mają wspólnego z Bożym Narodzeniem? Nie wiem, ale mam wrażenie, że jarmark idzie w tą stronę. Nie? To ma tyle wspólnego z klimatem świąt, co to zeszłoroczny śnieg. Idziemy zobaczyć jakiś warsztat chyba świętego Mikołaja. Zobaczymy, czy jest coś fajnego, dużego. No, nie wiem. Zobacz, to jest coś fajnego chyba. Tutaj pracują. Zobacz. To jest fabryka kanałek. Wyszliśmy już z jarmarku. Idziemy do samochodu, ale jeszcze przystanek w naszej tradycyjnej pączkarni. Pączki. Ile, po szóstkę? Tak. Po sześć? Tak. Tak, idziemy do auta. Do Lego Shopa. No już wychodzimy z jarmarku, jest dużo ludzi, ale na pewno mniej niż przed świętami. Natomiast trochę ta atmosfera świąt jest moim zdaniem zaburzona grami, szaszłykami, nie wiem, golonkiem, co oni tu jeszcze sprzedają. Więc tak, gdzieś tu już ta magia świąt i magia tego jarmarku trochę według mnie przeminęła. Ale to, żebyście stwierdzili, to musicie sami ocenić. Będziemy tutaj jeszcze jutro, jak będzie jasno, to zobaczymy, jak wtedy odbierzemy całą tą historię. Jak będziecie mieli już dość jarmarku we Wrocławiu, to będąc tutaj zimą, możecie przyjechać do Hali Stulecia i obejrzeć fontanny, które teraz nie są fontannami, tylko instalacjami świetlnymi, które robią takie co chwilowe pokazy, co 20 minut. To się nazywa zimowa pergola i znajduje się w miejscu, gdzie normalnie są fontanny. Zobaczcie sobie, jak taki pokaz wygląda.